Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora D-Rail Valley. I w dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą rozgrywkę w tym jakże pięknym symulatorze i będziemy robić dwa przewozy logistyczne. Jeden będzie na OWC, a drugi gdzie miał być? To jest na OWC, które mają być podłączone pierwsze. Te na FM, na gospodarstwo rolne. I to jest C1S. C1S. A B3S? Gdzie jest BB? Jest na przelocie. Ale fajnie. Dobrze. Czyli G7S w pierwszej kolejności, więc wchodzimy sobie na mapkę. No dobrze, czyli trzeba się po prostu stąd fajnie, ładnie cofnąć. Jest nasza lokomotywa tutaj. No i dokładnie ten tor prowadzi na tor G. Się tu udajemy, włączmy sobie elektrykę, oświetlenie kabiny. Palmy. Światła tył mamy na maksa, co by dobrze widzieć. Pewnie kierunku dajmy na tył, hamulec wyluzujmy, ten też. Jedziemy. Trzy zero, czyli 7 będzie w prawo. Pięć, sześć i 7, czyli na sam koniec. Za 30 na godzinę szybciej nie jedziemy. Wiecie, co mi się tutaj w tym wszystkim nie podoba? Zobaczycie, z G7S. My mamy wziąć o te beczuszki. I wagonów przed nie mamy, dobrze. One są odłączone. Dobra, czyli my sobie je tutaj przesuniemy na prawo. Dobra, dobra. Wszystko wiem, bierzemy je zaraz na prawo. Cyklu, cyklu, trochę im tu pozmieniamy plany. Tego, co mi wiadomo, nie musimy jej zostawiać. Uszkodzili mnie. Dobra, dawaj panie łącz. Tyk. Odpalaj tego gruza. Do składu nie odhamował, dobrze tam pojechali z tymi wagonami. Nie ma co. Dobra, tu wszystko widać.
poniedziałek. Nawet ten rzeczy. Serio. Przejedziemy. Wjeżdżamy z tym tutaj. Możemy sobie tu zaciągnąć ręczny. Sprzęg usunąć. I lecieć po beczuszki, które są obok. Cyklu, cyklu i już jesteśmy na odpowiednim torze. Ma się lekko z tym sprężeń, bo tu czas premiowy jest jednak troszkę istotny, żeby więcej pieniążków zarobić. Luzuj. Teraz tak jeszcze raz. Będzie S349 i tu same zera. Zgadza się. Rzeczy i to my mamy i teraz musimy się udać na B1S. Czyli za rozjazd. Dobrze. Wyluzowany skład, wyluzowany. I w tym kierunku, w tym. Te wagony nie powinny być za ciężkie. Wystarczy. Szybciej nie jedziemy. Z tyłu można zgasić, bo niepotrzebne. W taki sposób to my nie damy rady tego niestety zrobić. Musimy tylnymi wagonami tu wjechać, nie? A nie przodem. I się tak z lekka wziąłem i zagapiłem.
zawsze mamy krótki skład, to dlatego tak aż nie na chama tymi wajchami przerzucam. I to miało być C1S, czyli na lewo. Jedźmy z tym więc. Czemu to tak? Teraz jest dobrze. Będzie troszkę spowalniał przez tą przekładnię mechaniczną sam z siebie, nie? Też nie powinien się zatrzymać do zera. Cyk, 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 cyk. No i sobie teraz sprawdźmy. BX609, zgadza się. No i... Oczywiście nie od tej strony, co ja bym chciał wjeżdżać unięty. No dobrze, i tak mówiliśmy, że idziemy sprawdzić, tak? Więc idziemy. CBX075, zgadza się. No, te rury wywieźliśmy. No, powiem tak. Jest co ciągnąć. Róbmy sobie zrzut ekranu i jedziemy kaskę. FMB3S sobie zobaczmy jeszcze tutaj. B3S jest na wprost. Wjeżdżamy od NE. Dobrze. Wyluzowane, wyluzowane. A do przodu jedziemy. Tak widzę, że nie do końca. On chce tak żwawo jechać. Powinniśmy dać radę. Teraz trzeba będzie kupić przede wszystkim manualne naprawy. A potem możemy sobie myśleć o ukrutnianiu lokomotyw.
prąd mamy potężny. Ja to cię lubię, jak to drodzy Państwo wiecie. Jedzie za zakrętu, wszystko ładnie, pięknie wyjeżdża. A my wyjeżdżamy z obrębu. Stacyjnego. Port i miasto. Pięćdziesiątka i pod górę. Oczywiście wagony jeszcze tam mają mniejszą prędkość. Czterdzieści chyba. My tędy na pewno przyjechaliśmy. Mi się wydaje. No tędy. Ale redukujemy już bieg, bo idę, że sobie nie dajemy rady. Weźmiemy same puste wagony dla przypomnienia. Myślałem, że to żwawiej nam to będzie szło naprawdę pod tą górę. Już potem jak sobie skręcimy w prawo, to już nie powinno być aż tak tragicznie. Dziesięć na godzinę jedziemy nieźle. Tak jakby one były pełne, to myśmy na pewno tu nie jechali. Tam tu aż tak daleko jest. Koniec planu, widzicie? W prawo, dokładnie. Która oleju dość wysoka. Ale już wyjechaliśmy pod najgorszą stromizną. Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.